Siemanko, z tej strony Springman z forum guildia.org. Witam was ponownie jakby w wersji Januszowego poradnika do modułu F-16C w symulatorze DCS World. Dzisiaj zaczniemy od początku, ponieważ trochę się pozmieniało. Zaczniemy od ramp starta. Nie przedłużając, przechodzimy już do procedur. Pierwsze co, lewy panel pod przepustnicą macie battery switch, mind power. Przełączacie go prawym przyciskiem myszy dwukrotnie do góry na mind power. W tej chwili macie dostarczony prąd z baterii do samolotu. Kolejną czynnością, jaką musicie zrobić, to po pierwsze zamknijcie sobie kanupi, bo się zrobi głośno, jak będziemy odpalać. Kombinacją lewy Ctrl C przytrzymując, zamykamy. Słyszycie charakterystyczny dźwięk uszczelnienia kabiny. Kabina uszczelniona, zabezpieczamy ją tym oto żółtym pajączkiem. Lewy przycisk myszy na nim. I teraz przechodzimy do tutaj JFS switcha. Lewym przyciskiem myszy przełączamy go na start 2. W tej chwili samolot zacznie uruchamiać silnik. Obserwujemy tutaj wskaźnik obrotów. Gdy dojdzie do 20, możecie wcisnąć idle detent. Jeżeli nie macie przypisane na joysticku, będzie to prawy shift i home. Doszło do 20, ja sobie moim hotasem, warthogiem idle detent robię i silniki się rozkręcają, tak jak widzicie. W międzyczasie możemy uzbroić sobie katapultę fotela. Czekamy chwilę, aż się rozkręci ten silnik, dostarczy nam prądu do maszynki. Trzeba manewrować ten master caution. On sobie tak będzie świecił. O, teraz znikły. Przechodzimy na prawy panel, tutaj z tyłu. Na fotelu. Mamy avionics power. Wszystkie te przełączniki prawym przyciskiem myszy. Do góry. Uruchamiamy sobie MFD-ki. Reda, totalinka itp. itd. Jak widzicie, uruchomiły się nasze wyświetlacze, MFD-ki. Teraz możemy tym pokrętłem sobie HUD-a rozjaśnić. Mamy już HUD-a. W międzyczasie tym oto pokrętłem odblokowujemy sobie zapasowy tutaj sztuczny horyzont. Przekręcamy do góry, w prawo i wyrównujemy na horyzoncie. Wracamy z powrotem na prawy panel. Przechodzimy do alignacji. Do alignacji wykonujemy tym oto pokrętłem INS-a. Januszowy poradnik, więc zrobimy to w szybki sposób. Prawym przyciskiem myszy raz. Tutaj przełączamy alignację na Tor Heading. W tej chwili na DED-zie zacznie nam się tutaj zmniejszać liczba INS. 95 czy tam 6. Musi zejść do 10. W międzyczasie możemy sobie podpalać światła, wszystko inne, co tam nam jest potrzebne. Przejdźmy z powrotem na prawy panel. Po pierwsze podświetlimy sobie kokpit tymi pokrętłami. Poszczególne panele oświetleniowe. Rozkręcamy sobie. Wiem, że jest dzień, ale no, pokazuję wam, jak to zrobić, więc robimy. W międzyczasie sensor power możemy sobie połączać. Mamy podwieszenie na skrzydłach. Jak widzicie, po 3GBU 12. IMA 120C i IMA 9X. Mamy też TGP, targeting poda, na prawym tutaj hardpointcie, więc ten prawy hardpoint sobie musimy prawym przyciskiem myszy dostarczyć power do niego. FCR dostarczamy power i radar przełączamy na altitude. W tej chwili INS jeszcze chwilę nam zajmie. Możemy sobie odpalić naszego RWR-a, czyli tutaj radar warning receiver. Wczesnego ostrzegania, nazwijmy to system, który wykrywa zbliżające się rakiety, lokujące nas samoloty, lokujące nas obronę przeciwlotniczą. A włączamy go tutaj na lewym panelu. Cztery przyciski, prawy dolny z nich lewym przyciskiem myszy go uruchamia. Następnie przechodzimy na panel CMDS-ów. RWR prawym przyciskiem myszy do góry. Jammer też sobie możemy włączyć do góry, czemu nie?
tutaj uruchamiamy nasze countermeasures, czyli nasze flary i czafy. Wszystkie cztery przyciski prawym przyciskiem myszy do góry. Następnie pokrętem mode ja sobie przełączam na manual. To już jest tam kwestia wasza, co chcecie mieć ustawione, jak macie programy CMS-ów, CMDS-ów ustawione. I HMCS, czyli wyświetlacz na hełmowy, możemy sobie też tutaj od razu rozkręcić na maksa. On się w prawym oku u mnie pojawi. Wy tego nie widzicie pewnie, ale jest. Wyświetlacz, musicie mi uwierzyć na słowo. W międzyczasie na naszym dedzie widzimy, że alienacja już jest gotowa. Wrzucamy więc na prawy panel. Prawym przyciskiem myszy na NAS przełączamy i MIDS LVT, przełącznik na ON, to jest nasz właśnie TAKAN. Dalej możemy sobie połączyć nasze światła samolotu, światła pozycyjne, światła tutaj stroboskopowe itp. itd. Lewy panel. Tutaj oto mamy panel świateł. Pierwszy przełącznik master switch na norm. Następnie tutaj wybieracie sobie opcję, czy chcecie jasne światła, czy chcecie trochę przyciemnione. W nocy mogą być przyciemnione, jak w dzień to raczej jasne. Lewym przyciskiem myszy sobie włączam na przyciemnione w tej chwili. W międzyczasie, jak już jesteśmy na lewym panelu, radio, panel radia, tutaj cały panel wszystkich przełączników odpowiedzialnych za radia i inne tego typu powiadomienia dźwiękowe. Panel radia UHF, function na, przełączamy dwukrotnie prawym przyciskiem myszy na boat. I następnie, jeżeli macie ściszone, to rozkręcacie tymi pokrętłami głośność radia. Ja trochę ściszę, żeby nie było teraz za chwilę słychać jakiejś wieży, która będzie się do nas odzywać. I tak sobie to zostawiamy. Prawie już macie samolot gotowy do lotu. Tylko co jeszcze wam zostało? Zostało wam przełączyć tutaj światła przed taksi lewym przyciskiem myszy na taksi. Tyle. Jesteście gotowi do kołowania. Tutaj jeszcze macie panel odpowiadający za wyświetlanie na HUD-zie. Ja lubię sobie przełączyć na przykład tutaj ten przełącznik wyświetlający informacje z DED-a na HUD-a. Bo w tej chwili, jak widzicie, mamy tutaj kąt przechyłu wyświetlany. Jak prawym przyciskiem myszy sobie go przełączymy na dead data, będą nam się wyświetlać informacje tutaj właśnie z tego małego ekraniku zwanego deadem na HUD-zie. Jak damy to na środek, to będzie nasz flight plan się gdzieś tam wyświetlał. My nie mamy, więc nic teraz nie widać. Także zostawiamy sobie na tym, na deadzie. I przy okazji lubię sobie jeszcze tutaj radar na altitude przełączyć. No i chyba tyle. Także to by była druga wersja naszego Januszowego poradnika z odpalania F-16C w DCS World. Mówił do was Springman z forum gildia.org. I już niedługo zapraszam was na kolejne części odświeżonych poradników do tegoż samolotu. A na razie żegnam was. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie mi komentarz, dajcie znać co można poprawić, co wam się podoba. Jeżeli chcecie, możecie zostawić subskrypcję i do zobaczenia w następnych filmikach.